Cześć, witajcie, Krzysztof z tej strony. Dzisiaj dość innowacyjny produkt. Jest to mieszanka pada z takiego do grania z touchpadem. Dodatkowo mamy żyrokompasy. Możemy po prostu sterować tym urządzeniem w taki sposób, jakby to była, powiedzmy, kierownica czy jakiś tam, nie wiem, drążek. No dobra, odpakowujemy i zobaczymy po prostu co i jak to działa. Generalnie produkt niedostępny na polskim rynku, nawet na europejskim, jak widzicie, wszystko jest w języku nieznanym dla zwykłego użytkownika takiego z Europy. Zamówiłem na AliExpress. Jest to wersja z nadajnikiem 2,4 GHz. Jest jeszcze wersja kablowa, ale wolałem taką, bo czułem, że może się przydać właśnie wersja bez przewodowa. Dobra, co w pudełeczku, jakaś instrukcja. Wszystko w języku, w którym i tak... jest angielski, dobra, no to nieźle. Dobra, to później. Na razie sam pad i omówimy go po prostu, a potem przetestujemy po prostu, jak się gra. Coś takiego, czyli mamy kabelek plus nadajnik, o którym odbiornik właściwie, o którym mówiłem. No i sam pad wygląda w ten sposób, tak? Tu mamy Space, Shift, Fn. To jest prawy przycisk myszy. Nie, lewy, tu jest prawy. Tu jest Q, E, N, Z, Alt, C, R, V, F. Tu mamy scrolla, tu mamy Escape. Tu mamy różne świecidełka, że tak się wyrażę. No i mamy tutaj możliwość po prostu po wciśnięciu w FN możemy tutaj po prostu coś z tym robić. Dobra, słuchajcie, podłączam i sprawdzam po prostu, jak to działa, a potem zrobię krótki test, jakie są moje wrażenia i po prostu czy udało mi się to okiełznać, bo tak naprawdę nie jest to prosta rzecz dla kogoś, kto całe życie grał na mysz i klawiatura. Zobaczymy. Ok, potestowałem już trochę wcześniej tego pada z Grumdum. Powiem od razu, że nieco skonfigurowałem sobie inaczej niż to, co jest domyślnie w tym padzie, jeżeli chodzi o przyciski. Dobra, zaczniemy działać. Pierwsza rzecz, o której jak kupicie generalnie coś takiego, to od razu wam powiem, że na pewno będzie wam się trochę myliło. Pierwsza rzecz, na przykład, która jest, to jest, jeżeli jest ten pad, to tutaj miałem wrażenie, że jak dwa razy kliknę albo przycisnę, to się, że tak powiem, uruchomi tak jak każdy touchpad. Tu na początku mi się dość mocno myliły te dwa przyciski, jeżeli chodzi o góra-dół, w sensie zmiana broni i strzał, ale to sobie jakoś tam pozmieniłem, zaraz za chwilę to pokażę. I teraz pamiętać trzeba, że tutaj to jest klawiatura i mysz, więc każdy z tych ruchów tutaj można zaprogramować, można sobie ustawić po prostu. I tak jak teraz jest naciśnij A, to tak naprawdę A to jest nic innego jak tutaj, że tak powiem, ten grzybek. To są te rzeczy, które tutaj jakby odwzorowują klawiaturę. Dobra. Uruchomię, pokażę wam, jak się gra, ale na początku też pokażę, jak się zmienia bronię i generalnie w jaki sposób można to sobie skonfigurować, tak chociażby, żeby to całkiem nieźle wyglądało. Dobra, i zobaczcie, tak? W ten sposób to działa, można włączyć żyroskop i dzięki temu będziecie mogli inaczej trochę sterować. I to jest mega, wam powiem, bo teraz, o, teraz zobaczcie, jak ruszam samym padem, to też mogę kierować. Jeżeli dołączę do tego ruchy myszy i tego, to możecie po prostu osiągnąć naprawdę niewiarygodną dokładność, której nigdy nie byłem w stanie osiągnąć na przykład z gamepada. Więc to jest duża zaleta. I teraz tak, można sobie ustawić pod przyciskami tu z tyłu różne rzeczy. Space, czyli skakanie, to powiem akurat, tu nie miałem żadnego problemu, żadnych wątpliwości. Tu mam zmianę broni do przodu, tu mam do tyłu, pod spodem, ale tak samo mogę sobie tu ustawić, tak? Czyli zobaczcie, tak, można to wszystko, ale z tych, szczerze mówiąc, rzadko kiedy korzystam. Tu mam piłę, tu mam, jak przycisnę ten FN, to jeszcze dodatkowo mogę sobie, jak widzicie, drugą wersję tego samego klawisza ustawić po prostu jakąś akcję. Ale szczerze mówiąc, korzystałem tak naprawdę tylko z tych tutaj przerzucania broni. Tutaj drugi tryb broni, tu jest modyfikacja broni. Tu mamy kucanie, ale szczerze mówiąc, z tego nie korzystamy. Tutaj też mamy piłkę. Tu sobie ustawiłem z kolei tak zwane uderzenia. Dobra, zobaczcie, w jaki sposób się gra. O, i zobaczcie właśnie, jak to działa. Jeżeli sobie wymierzę tu jakiegoś misia, o, i teraz jak będę ruszał, o,
lekką myszką, to mogę po prostu osiągnąć to, co generalnie nie byłem w stanie osiągnąć. Aj, no prawie mi upadł. Dobra, idziemy. No i tu będzie zabawa. Granaty mam ustawione, jak widzicie, w ten sposób, a tu mam możliwość zmiany, czy to jest odłamkowy, czy nie. I tak jak mówiłem, o, tu sobie ustawiłem, że tak powiem, jeden z moich ulubionych przycisków. No dobra, zobaczcie, jak gra. Ok, tak to wygląda. Powiem Wam szczerze, że dużo lepiej się gra niż na padzie, to już na pewno. Klawiatura, mysz, trochę palec zaczyna jeden i drugi, tu na przykład drętwieć, trzeba od czasu do czasu coś tam ruszyć. Tutaj szczerze mówiąc, tak po godzinie jeszcze daję radę, ale uważam, że to jest naprawdę bardzo solidny sprzęt do grania, tym bardziej, że nie potrzebujecie nic innego, tylko ekran po prostu i możecie naprawdę nie męczyć się grając po prostu w gry tego typu właśnie. Tym bardziej, że można sobie zmapować oczywiście, jak się chce, swój po prostu joystick i ma się naprawdę super, naprawdę, że tak powiem, wrażenia co do tego, jak się w to gra. No, sami musicie uznać, czy jest to sprzęt dla Was, sami musicie uznać, czy warto to kupić. Ja uważam, że jest to naprawdę całkiem niezły sprzęt i jest warty po prostu wydania na niego pieniędzy. Ale to tak jak mówię, wszystko zależy od tego po prostu, jak wy to widzicie i czy chcecie tak naprawdę ten pad mieć. No, jak widać, jak się rozmawia, człowiek się skupia na
nie rozgrywce i trochę inaczej to wygląda, jak widzicie, więc muszę przerwać, żeby dokończyć całość. No i tym, że tak powiem, końcowym efektem żegnam Was. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, a tymczasem trzymajcie się. Cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!